więc jesteśmy w koreańskiej jadłodajni w Edynburgu i będziemy zajadać kimchi. Tradycyjne koreańskie dania z wieprzowiną, z owocami morza, lecz także jest trochę różnego rodzaju kimchi, tradycyjne kimchi robione tutaj na miejscu przez szefa kuchni. Ale oprócz tego wybierzemy sobie numer 44 mu malrengi. Nie wiem, jak to się dokładnie wypowiada. Natomiast jest to tak jakby podsuszana, kiszona, długa, biała rzodkiew z sosem chili. Bardzo, bardzo interesująco brzmi. Do tego, proszę bardzo, kiszone ogórki. Także trochę jak w Polsce. Lubią kisić ogórki, kapusty. Pierwszy raz, jak jadłem koreańskie jedzenie, była to wieprzowina z kimchi duszona i smak bardzo przypominał mi po prostu bigos. Także zdecydowanie polecam, jeśli macie okazję spróbować koreańskiego jedzenia. Naprawdę myślę, że nie będzie to tak egzotyczne, jak wam się wydaje. A więc tak, tutaj mamy kurczaka w sosie chili z ryżem. Jeszcze nie wiem, co w tym ryżu jest. Ma jakiś dość ciekawy fioletowy kolor. Ziemniak, kiełki i tutaj jakiś zestaw, nie mam pojęcia, jakieś pierożki. Tutaj jest kalmar z warzywami. O, proszę bardzo, uszaki. Tak, niektórzy na tym mówią grzybki mun. Z tego, co mi wiadomo, ta nazwa utarła się tylko w Polsce. Chyba w jednym z filmów Łukasza Uczaja Łukasz tłumaczy, że słowo mun jest z jakiegoś dialektu wietnamskiego i imigranci wietnamscy w Polsce zaszczepili tą nazwę. Natomiast tak, tutaj te same dodatki, natomiast tutaj mamy kimchi. I tak, tutaj jest tradycyjne kimchi, które większość ludzi zna, z kapusty pekińskiej. Tutaj kimchi z ogórka. Wygląda na konsystencję ogórków małosolnych. A tutaj świeże kimchi z podsuszanej białej rzodkwi, daikon, tudzież muli. Sprawdzimy teraz, jak to smakuje. To jest kimchi z rzodkwi. Soczyste, dość młode, naprawdę fajne, fajna sprawa. Nie jest jeszcze bardzo kwaśne, tak? Lekko sfermentowane, w zasadzie małosolnej rzodkwi. Sprawdzimy ogórka. Oczywiście jak małosolny, może trochę bardziej słodki, lekko pikantny, lekko gazowany, cały czas chrupiące. I teraz tradycyjny kimchi. Jak dla mnie tradycyjne kimchi zawsze wygrywa. Myślę, że ma niecałe 2 tygodnie. Nie jest jeszcze gazowane, natomiast delikatnie kwaśne, trochę słodyczy ciągle zostało. Naprawdę fajna kombinacja. Zdecydowanie polecam.